wierzę w to, że artysta, nawet sobie też to przypisuję, jest jakimś pośrednikiem między tym, co widzi, co sobie wyobraża, a tym, co jest na obrazie. Nie tylko inteligencja, która jest w głowie i która wymyśli ten obraz abstrakcyjny i która to zbuduje, skonstruuje, nie tylko to jest ważne, ale jest ważne również to, co przez człowieka przechodzi, co jest we mnie, co jest fizycznie w mojej ręce, że mam taki gest albo inny i ta konieczność równocześnie, bo myślę, żeby to przekazać. To idzie jakby z innego miejsca, a jakiego to nie wiem. Stefan Gierowski należy do najwybitniejszych współczesnych polskich malarzy. Jest uważany za mistrza malarskiej abstrakcji i klasyka nowoczesności. Artysta wcześniej odnalazł własną drogę i pozostaje jej wierny do dziś. Tworzy wysmakowane kompozycje o często zmieniającej się gamie kolorystycznej, raz ograniczonej do ascetycznego zderzenia bieli i czerni, innym razem utrzymanej w subtelnych szarościach, by wreszcie eksplodować kolorem. W drugiej połowie lat 50. Stefan Gierowski związany był z legendarną warszawską galerią Krzywe Koło, która wywarła ogromny wpływ na kształt polskiej sztuki nowoczesnej. Wtedy byłem jakby w tej awangardzie, która budowała nowe spojrzenie na sztukę polską z wszystkimi takimi myślami, odniesieniami o tym, że wreszcie wychodzimy poza nasz kraj, które, co zabawniejsze, te same teksty spotykam teraz. Przed wojną też Szemiński mówił, że wreszcie wychodzimy, i czyli my ciągle gdzieś wreszcie wychodzimy, zapominając, że już ktoś przedtem też wychodził. Ustawiłem swoje kontakty z tą materią malarską jako kontakty partnerskie. To znaczy traktuję je jako część życia po prostu, które ma swoje życie, ja mam swoje, ale jesteśmy z tego samego. Traktując je w ten sposób, mam też taki emocjonalny do tego bardziej stosunek, bo dla mnie kolor to jest coś, czym można być takim zaprzyjaźniony, ale może się na niego też złościć. Ta ciekawość, co się z tym kolorem dzieje, ciągle jest takim powodem, że maluję, że robię, bo jestem ciekawy, co z tego, co się z tym może stać. Ostatnio zacząłem ograniczać się do tych trzech kolorów uzupełniających, to znaczy to jest oranż, to jest fiolet i to jest zieleń. I co z tego wychodzi, jak one się nawzajem oddziałują. No i to jest ciekawe, że zaczynają być zupełnie inne gamy. Ja tego przez wiele lat właściwie świadomie nie używałem, a teraz zacząłem i takie, każde takie malowanie to jest dla mnie no, z takim odkryciem czegoś ciekawego. Nie wiem, czy to dobre, czy ze mnie to nie interesuje, czy to obraz, który coś będzie znaczył, czy nie, ale po prostu odpowiada mi ten fakt poszukiwania tego, co się z tym barwnikiem dzieje. Zacząłem się tym interesować, co to jest światło, dlaczego jest to światło. Te moje zainteresowania zmuszały mnie do pewnych korekt w swoim rozumieniu koloru, dlaczego on może świecić albo nie świeci, dlaczego, na czym polegają te kontrasty, które powstają. Wydawało mi się, że coś można bardzo konkretnie określić i z tego korzystać. Oczywiście to była nieprawda, bo niestety malarstwo na tym polega, że przy całej tej takiej logiczności
czy konkretności, to jednak tam gdzieś coś innego ma swoją wielką wagę. Coś, co wynika z człowieka, który to robi, z dotknięcia pędzla, z czegośkolwiek, z tego minimalnego niuansu między szarym a szarym, który został zauważony i przekazany przez artystę, a który w spisie takim naukowym właśnie nic nie znaczy. Jak jest coś czysto estetycznie, to niedobrze. To znaczy, coś nie wyszło. W obrazie powinno być coś takiego ważnego, przynajmniej co pewien czas. Coś więcej niż tylko dobry układ, ładne zestawienie, wysmakowane i tak dalej, tylko coś, co poruszy. To może być bardzo skromne poruszenie, ale powinno być. Chodzi o to, żeby to zostało odczytane, że te emocje, które łączą się z tą pracą moją i które w jakiś tajemniczy sposób są w barwikach, bo one tam są przecież, żeby one się ujawniły. No i wtedy dobrze, jak się ujawnią, to już jest w porządku.